Baby, I see you hanging with your friends, chilling. Day and night for days on end. Now you can't come see me tonight. Say you ain't got the time. I'm the last one you prioritize. Baby. Siemanko, jesteśmy po śniadanku. Środa. Znowu leżysz? Do drugi? Ale trafiłem. No, idę. Zapnę to. Wyjdź pełen, kurczę, idziesz. Słuchajcie, cały czas pada. Chciałem powiedzieć, że cały czas pada od tygodnia. Już jest jakaś trauma. Jutro jedziemy do domu rano. A resztę powiem wam, jak polujemy rybkę. Patrz, jest wszystko. Patrz. Dwa dni. Nie, jeden dzień, a wczoraj. No ale wczoraj miałam coś tam i przerzucałam. No jest wszystko. No. Niech zaraz nie będzie. Chodź na chwilę do środka. No już od razu zrobię, jak jestem mokra, Wojt. Chcesz zarzucić od razu? No. No, słuchajcie, co tu zleje. Magda teraz będzie to przerzuca. Thank you.
jesteśmy z powrotem. Zacząłem gadać i branie było akurat. Pierwsze branie, słuchajcie, od wczoraj popołudnia. Akurat załapaliście się na branie, bo kamerę włączyłem, było branie. Cały czas pada, co słychać. Już mamy traumę, nie? Lekciutką. Już chcemy do domu. Jutro o 6 rano się pakujemy, jedziemy do domu. Mieliśmy jeszcze gdzieś jechać sobie tam gdzieś 2-3 dni odpocząć, ale już mamy dosyć tej wilgoci, tego deszczu i wszystko mokre, śmierdzące. Także jedziemy do domu jutro. No co, no zmieniliśmy, co było, czekaj, wczoraj rano, nie? Zmieniliśmy na, albo wczoraj, albo przedwczoraj, już nie pamiętam. Zmieniliśmy na serię Game Over Sprot. Po prostu no, wzięliśmy tyle kulek punktu G i orzecha, bo nie, na tyle ile mieliśmy tu być. Nie wiedzieliśmy, że przedłużymy sobie o to jeszcze 3 dni. Zakładaliśmy, że będziemy tutaj 4 dni, w sumie 5, no, że do niedzieli mieliśmy tu być. No i zabrakło nam tak naprawdę towaru, zabrakło nam punktu G do karmienia. No i dobrze, że miałem jeszcze 20 kg takiej rezerwowej, wziąłem 20 kg szprotki. No i właśnie zaczęliśmy tą szprotką karmić, bez orzecha. No i tych brań jest troszeczkę mniej. No i teraz nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, że ryba, nie wiem, że ryba przestała żerować, może poszła z wiatrem gdzieś tam na drugą stronę, nie mam pojęcia. Że w sumie od kiedy zaczęliśmy, od kiedy nam się skończył punkt G, no to... Nie, ale wcześniej też Wojtek mniej tam było mniej? Pod koniec, no. Już jak Jarek pojechał, to było mniej, jak tutaj przyjechali ci Niemcy. Też tak się nie było już takiej jazdy, także za chwilę. Było mniej. Możliwe, no. Tak, także systemat stopniowo coraz mniej tych brań było. Może być. No ale wiesz, ten tutaj obok nas miał, nie? Wczoraj dwie ryby. No. I dwie pod rząd, żeśmy mu pomagali w tym deszczu fotografować i podbierać. Tam nie obserwuję tych Niemców, ale mi się wydaje, że tam też coś chyba doławiają, bo skombują. No, ogólnie mieliśmy na szprota mieliśmy jednego albo dwa amury. Jeden taki mały chyba się spiął przy brzegu, nie? Jak tego co pamiętam. No, jeden się spiął. No, to było chyba na szprota. Czyli jeden amur na pewno na macie i dwa karpie na macie, na szprota. Wczoraj jeden po południu, taka 15, no i dzisiaj ten przed chwilą też taki 15500, 15400. Też nasz plota. No i co, siedzimy, czekamy. Nie wiem, co bym tu jeszcze powiedzieć. Do końca będziemy karmić już tym, w sumie dzisiaj ostatni dzień. To jeszcze pokarmimy troszeczkę, bo jeszcze 10 kg kulek zostało. To pokarmimy się tak z 5-7 kg, tak sobie jeszcze zaspombujemy dzisiaj. I to będzie wszystko. I zobaczymy, co przyniesie wieczór, popołudnie, co przyniesie noc. Pogoda jest fajna na dużą rybę, bo cały czas pada deszcz. Jakby była patelnia, ta ryba by się może gdzieś wygrzewała, brałaby tylko w nocy, a tak jest duża szansa na złowienie ryby w dzień, bo jest taka pogoda pochmurna i deszczowa, także jest bardzo dużo spławów na środku wody. Do nas no nie mogą dojść te większe ryby, nie wiem czemu, czy one są w innej strefie jeziora akurat, a my tutaj łowimy takie piętnastki. No w sumie 4 dwudziestki złowiliśmy, nie? No na prawie 50 ryb wyciągniętych w sumie, wszyscy razem. Wszystkich razem, no to położyliśmy na macie 4 karpie 20+, chyba z 12 albo 14 amurów, już nie liczę. No i dużo ryb w przedziale właśnie tak od 12 do 16 kg. Mamy kilka 19, kilka 18. Tak jak mówiłem, one na pewno byłyby cięższe. Z 2-3 kg te ryby byłyby cięższe, jakby nie były potarle. A tym rybom brakuje wagi. No niestety tak trafiliśmy. I tyle chyba. Miałem jeszcze powiedzieć wam, jak łowimy. Bo tak nie będę na filmie wiązał, bo tego wiązania już było. Może nagram jakieś krótkie odcinki, takie specjalnie jeszcze raz o tym wiązaniu, bo nie chciałbym tego wplatać w tak długi film. No łowimy ogólnie na zestawy helikopterowe. To możecie, jakbyście tam ktoś pytał, to znajdźcie sobie na naszym kanale. Może postaram się wrzucić w opisie linki do tych wiązań, które gdzieś tam pewnie są już na naszym kanale. Bo kiedyś pokazywałem, jak łączyć, jak zrobić zestaw do rzutu, jak wiązać przypon strzałowy z plecionki do żyłki głównej. Używamy żyłkę 0,30. Do tego dajemy około 5 metrów przyponu strzałowego z plecionki. I tutaj polecam 0,28 plecionkę do przyponu strzałowego. Kiedyś używałem 0,23, 0,21, ale widzę, że przy takich siłowych rzutach, jak się używa ciężarki w takiej większej gramaturze, no to lubi taka plecionka pęknąć
po kilku holach ta pleciorka jest namoczona, albo jak jej nie wymienimy po zeszłych rybach, czyli ta plecionka taka zwilgotniała, leży w pokrowcu, potem pojedziemy na ryby po jakimś czasie i takie plecionki lubią pękać przy tych siłowych takich rzutach, bo są duże przeciążenia. Także dlatego polecam na przypon szczałowy 0,28. Mamy taką jedną, testujemy ją, wprowadzimy ją do sprzedaży, ale to myślę będzie na jesień, jak dobrze pójdzie, bo już prawie półtora roku testuję tą plecionkę 0,28 i widzę, że tutaj nic się z nim nie dzieje. Właśnie cały czas na spombie mam też tą plecionkę jako strzałówkę. Nic na razie nie pękło, wszystko działa fajnie. Na wędkach też mam tą strzałówkę pozawiązywaną. Są brania, także wszystko działa elegancko. Jest to plecionka tonąca. No i na końcu co? Też znajdziecie na filmie, jak wiązać przypon strzałowy z liderem. Na końcu używamy lidera około 1,20 m długości. Na tym liderze są zamontowane koraliki, te nasze czody. Też znajdziecie je w naszej ofercie, które pozwalają zbudować właśnie zestaw helikopterowy. Na końcu ciężarek. I mówię, tu gramatura od 128 gram do 142 gramy. Takimi rzucam. I to tyle chyba, jeżeli chodzi. No i jeżeli chodzi o przypon, no to tradycyjny sztywniak na D-rigu, materiał czod, sztywny. Najczęściej używamy na tej zasiadce haczyków WW2. Są bardzo ostre i zauważyłem, że się tak nie tępią. Na tym WW2 zauważyłem, że potrafiłem 3, 4, 5 ryb złowić na jednym przyponie i ten przypon dalej zapinał ryby, sprawdzałem, dalej był ostry. Także z tego jestem zadowolony, że na tej zasiadce przy tylu braniach, przy tylu holach jeszcze sobie bardziej sprawdziłem te haczyki WW2. I tyle chyba. No, pojedyncza tonąca, to widzieliście. W większości punkt G24 od niedawna, od półtora dnia. Takie albo pojedyncza 20 w szprocie, albo taki łączony, taki dumbbellsik. Tutaj zaraz wam pokażę, chyba jeszcze mam takiego nie do końca. O, wyciągnięty z wody, czyli takie łączymy, obcinamy dwie kulki dwudziestki i łączymy je w taki duży dumbbells, powiedzmy, tak bym to nazwał. No i tak wygląda przypon. Haczyk WW2, sztywniak, czod. Troszkę dłuższe przypony, bo kiedyś robiłem krótsze, teraz robię trochę dłuższe, takie około 20-25 cm. Zjeżdżam tym przyponem do samego dołu, do samego ciężarka. Fajnie to lata, nie plącze się i działa. Ryby nie boją się zasysać takich sztywnych przyponów. Bo to już kiedyś mówiłem, że dużo osób się boi, że takie sztywniaki dużo ciężej są do zasysania niż miękkie przypon. No ale działa. I amury wchodzą ładne i karpie. Tylko mówię, nie możemy się przebić przez te. Takiego 25 plus bym chciał na koniec, ale nie da się. Dlaczego? Znaczy nie da się, no da się, no ale nie chcą wejść. Madzia sobie sama wypracowała pięknie rybki. Jestem normalnie tak dumny z niej, że nic nie pozwoliła mi robić, słuchajcie. Chciałem troszkę tam jej kobrą delikatnie taki dywan zrobić z kobry, no bo to jeszcze spombowanie to tak nie do końca celnie jej wychodzi. Jeden dalej, jeden bliżej, jeden w lewo, jeden w prawo. Chciałem jeszcze kobrą tam troszkę Madzi zrobić, tak pomóc. Nie pozwoliła mi absolutnie, nie dotykaj, zostaw. Jeszcze mi powiedziała, jeszcze raz mi zakobrujesz jeszcze jedną kulkę, to odkładam wędkę. Także ja jestem szczęśliwy, że bez jakiejkolwiek pomocy. I zobaczcie, idzie złowić karpia 20 plus, 30 metrów od brzegu na Ontario. Tak, nie mów, no 40. No 40, już teraz 40, na początku było 30, a teraz dalej. No i też żeśmy tak sobie analizowali, myśleli, że dużo spombów się otwiera. Ludzie karmią, spomby się otwierają, no bo wiadomo, każdemu się otwierają spomby. Nigdy nie ma 100% skuteczności, że te spomby latają. No i takie potwierane spomby, te dywanowo właśnie gdzieś tu się to roz... No spadają te kulki, ta zanęta na 30-40 metrze, jak te spomby, ten spomb się otworzy i się robi taki dywan. Ja podejrzewam, że te ryby w nocy, bo Madzia nie miała ani jednego brania w dzień. No. Że w nocy, jak jest cicho, nikt nie łazi, wszyscy śpią, cisza, spokój, to ta ryba podchodzi sobie właśnie bliżej brzegu, wzdłuż linii brzegowej, tak właśnie 30-40 metrów od brzegu przepływa i może zbiera te otwarte spomby z dna.
No ale przecież tutaj w dzień widzieliśmy, jak karpuje. Tak, ile, ile no, od brzegu? 3 metry? No, 3 metry, 4? No, 4 metry od brzegu raz przypływ. Było widać, nie? No, no. Także te spokojnie karpie sobie przepływał, myśmy stali na brzegu właśnie. No i troszkę rypniałaś, nie? Kilka sztuk. Nie wiem, 8, 9? Nie. Nie miałaś? No, 2 dwudziestki. No, 6, 7 na pewno miałaś. Nie. Mówię ci, tylko tak nie liczyłaś tego. Potem na fotkach sprawdzimy. No, także no tak wygląda sytuacja. Ostatni dzień, ostatnia nocka. I wracamy do słonecznej Polski. I wracamy do słonecznej Polski. Ze słonecznej Chorwacji? No, ja wam powiem, że takiej zasiadki jeszcze nigdy nie miałem. Pod kątem ilości wyholowanych ryb i pod kątem ilości deszczu na mojej głowie. Nie wiem, no, deszcz jest naprawdę. To byłem na zasiadkach. Pół dnia mieliśmy takiego fajnego, tak, nie? Tak. Że było cieplutko, żeśmy sobie poleżeli, a tak. A reszta to non stop. Przebieramy się, suszymy się, zobaczcie, tu wszystko wisi. Tu jest, już wszystko jest takie. Dobrze, ten piecyk wziąłem, bo bez tego piecyka, bez tego słoneczka, to byśmy tutaj po prostu zginęli. Jakbyśmy mieli być w namiocie, bez takiego słoneczka, to jest koniec. No. A tu dobrze, że mamy przyczepę, że ten deszcz nas nie, nie jesteś w stanie też leciuków zabrać, żeby za każdym razem się przebierać i te mokre, nie wiem, gdzie dawać. No ja przed chwilą byłem tutaj, zobacz, tą rybę wyholowałem. Jeszcze mokry cały jest, żeby się przebrać. Teraz idę się przebrać, tu się suszy, na bieżąco się przebieramy, suszymy. Wystarczy jedna akcja, troszkę pospombować w deszczu i już człowiek do przebrania. Na początku żeśmy z Jarkiem też w woderach chodzili, nie? Jak Jarek był, tośmy wodery układali, zakładali, Jarek zakładał wodery i żeśmy w woderach siedzieli. Tutaj tylko przeciwdeszczówka, no to troszeczkę było lepiej. Hello! Telekam! Ja? Telekam! Come on, come on! Danke! Das Auto! Das Auto, das Auto! No, przydziera się tutaj. Chodź, chodź, chodź! Sit down, sit down! Pauza! Sit down, sit down! Pójdź do pauza, please! No, mieliśmy małą pauzę, bo właśnie odwiedził nas opiekun wody, Tichomir. Fajny przyjaciel, przyjedzie, pogada, przywiezie, jak nam coś brakuje, to kupi. Także pod tym kątem to jest rewelacja. Człowiek bardzo fajny, miły, miła osoba, nie? Także fajnie znać takie miłe osoby. Jeszcze powiem, nie to co na zajarkach. Na zajarkach wszyscy krzywo patrzą, nie, i tak, takie miny mają. Niemiło jest. No, niemiło na siłę, a tutaj przyjadą, uśmiechną się, pogadają, czy coś potrzeba, czy jesteśmy zadowoleni. Całkowicie inna atmosfera. Człowiek się czuje wrogiem, nie? Tak. Tutaj można sobie wybrać stanowisko, które się chce, które jest wolne, można sobie usiąść. Ale bez problemu jest wolne i siadasz, jest wolna, a tam jest... A czy wiesz, no tam bez problemu to nie do końca, no bo przecież jest całe jezioro zajęte. No, no ale jak jest wolne, to siadasz na tym wolnym, a nie, że tam jest wolne, nie może to usiąść, niby wolne, jest... a zajęte, bo trzeba zapłacić pod stołem, bo to, bo tamto, krzywo patrzą. Tutaj jest, nie ma takich akcji, żadnych, nie wiem, dziwnych interesów lewych, cichych. Wszystko jest jasno i czytelnie. Przyjeżdżacie, siadacie tam, gdzie jest wolne. Podpowiedzą wam, gdzie usiąść, albo gdzie warto usiąść. Także to jest całkowicie inna atmosfera, taka miła. Całkiem inny ludzie. Tak, a tam jest, nie podoba mi się. Także ja na pewno przez 2 lata do przodu, jak będę się wybierał do Chorwacji na łowienie zrzutu, to będzie to w pierwszej kolejności Ontario, w drugiej kolejności Tribal, a zajarki to będą na samym końcu. No tak mam po prostu, no. dobra, kończymy to. Czekamy na branie. Madzia sobie czyta książkę. Madzia mówi, kończ gadanie, bo chcę czytać książkę. No to kończę. No się rozwodzisz. Kończę gadanie, bo Madzia... No bo już jej nie skończę w domu, bo wiesz, że jak przyjedziemy do domu, to już nie będę miała czasu na czekanie. A co miałem skończyć? No, deszcz pada, nie chcę przestać. Ja idę się przebrać, bo mam tyłek cały mokry. Nie wiem, ma przestać padać po 17, nie? To się chyba zorganizujemy, popakujemy. No, wieczorem będziemy troszkę tu sprzątać. O 6 rano wyciągamy wędki z wody, bo właśnie Tichomir nam przed chwilą powiedział, że możemy wędkować do rana. Możemy zostać, ale o 6 rano w pierwszej kolejności musimy wędki wyciągnąć z wody. A potem a później tak, na spokojnie możemy sobie pomalutku pakować się. Ale też byśmy nie chcieli wyjechać później niż tam o 8-9, nie? Bo trochę drogi mamy. Mieliśmy sobie gdzieś tam jeszcze odpocząć w Austrii albo w Słowenii. Ale co czasy wszędzie jest taka pogoda, jedynie w Polsce jest słonecznie, więc... To jedziemy do Polski. Jedziemy do domu. Także nie będziemy się nigdzie zatrzymywać po drodze, chyba nie będziemy... Chyba, że na spanie, nie? No, chyba, że będziemy zmęczeni, to się gdzieś prześpimy, a tak wracamy do domu, bo już mamy dosyć tych deszczów, wszystko mokre, śmierdzące.
No wiesz, no od 21, 8 czy 9 maja my jesteśmy poza domem. Od 20 kwietnia. Kwietnia. Od 28 kwietnia. Kwietnia. No. Ej, co? Aha, jeszcze powiem na koniec tylko w dwóch zdaniach odnośnie nęcenia. Znaczy, czym nęciliśmy tutaj na Ontario, to widzieliście. Jeżeli chodzi o ilości, bo nie wiem, czy mówiłem, no to słuchajcie, całe takie wiaderko, te 17-litrowe, te kwadratowe, które wchodzi do tego stojaka do spompowania, no to takie całe wiaderko spompujemy na dobę. Tak się staramy mniej więcej tyle wyspompować. No też jest to uzależnione od ilości brań, no ale zauważyliśmy, że przy takim spompowaniu ta ilość brań, że te karpie znajdują przynętę, no i nie wiem, czy coś by więcej dało, jakbyśmy więcej spompowali, albo czy co by dało, jakbyśmy mniej spompowali, ale widać, że te ryby wchodzą, czyszczą tą zanętę i trafiają na... Dobra, i trafiają na zestawy, także mówię, takie wiaderko, jak wsypałem same kulki, no to wychodziło tam 10 kilo. Także na równo z tym wiadrem, sama kula, no to wychodziło 10 kg. Jeżeli byśmy dodali troszeczkę orzecha, który jest mniejszy, jakbyśmy dodali jakiegoś peletu, no to by było więcej niż 10 kg. Ale myślę, że tak trzeba liczyć, że właśnie takie wiaderko 17-litrowe na dobę. Jakby ktoś się wybierał na Ontario i na przykład tam na, nie wiem, na 6-7 dni, no to taka ilość razy dzienna, razy ilość dni, to tak musicie się mniej więcej zaopatrzyć w taką ilość zanęty. I na pewno wam to wystarczy, tak mi się wydaje, bo byłem we wrześniu rok temu z Maciejem, to też żeśmy takie ilości nęcili we wrześniu. Teraz mamy maj, też takie ilości nęcę i ryba bierze. Uważam, że nie jesteśmy w stanie tej ryby zatrzymać, bo byśmy musieli, tak jak mówiłem, cały czas spompować chyba, żebyśmy tą rybę utrzymali, to nie wiem ile, to by człowiek chyba miał tutaj, musiał mieć na etacie jednego do spompowania i ten ktoś by musiał stać i cały czas spompować. Ja wiem, że to jest takie dziwne to, co mówię, dla takich ludzi, którzy jeżdżą gdzieś tam w Polsce na jakieś łowisko i... Bo też są takie łowiska, gdzie sypie, wiadomo, dwie garstki kulek i czekam na branie. Natomiast Ontario, to jest Ontario, to jest... Ontario się rządzi swoimi prawami, to jest bardzo duża populacja ryb, chodzi całymi stadami i naprawdę, żeby tej zanęty troszkę było na tym dnie, jak ta ryba przypłynie, no to naprawdę, uwierzcie mi, że to nie jest karmienie ryb, to nie jest przenęcanie ryb, bo niektórzy też tak kiedyś pisali. Nie. Ktoś, kto tu nie był, to nie wie, a ktoś, kto tu był, kto tutaj jeździ, to wie. Dokładnie wiem, mam na myśli chłopaków, którzy tu jeżdżą, nie będę wymieniał imionami, nazwiskami, ale chłopaki, którzy tu jeżdżą, moi znajomi, to mogą mi, że tak powiem, przytaknąć, że tutaj trzeba nęcić, żeby łowić ryby. I to tyle. Dobra. Kończę tę dyskusję. Widzimy się przy jakiejś fajnej rybce na macie. Czekamy. Sączymy małego drineczka. Delikatnie, bo tutaj nie ma co z alkoholem przesadzać na takim zbiorniku. I czekamy na branie. Chyba leży. No i dupa, słuchajcie, fajna rybka, fajnie ciągła, poszedł w prawo tutaj pod trzciny, zahaczył o drzewo, tam taki wielki krzak był pod wodą, którego widzieliśmy już praktycznie od początku zasiadki. Ryba weszła w tą gałąź,
i pękł fluorokarbon. Zaplątała się ryba o gałąź i walnęła łbem i pękł przypon na fluorokarbonie. A tak fajnie, jak już mówię, będzie duża ryba, bo tak fajnie ciągła. I tutaj o. Takie zakończenie. Szkoda, kurde. Zarzucę teraz Madzi wędkę, ile fabryka dała przed siebie, bo widzę, że dzisiaj tam już dwa brania mieliśmy, dwa albo trzy, już nie pamiętam, właśnie na tym 110-115 metrze, a tutaj blisko brzegu u Madzi w dzień nigdy nie było brania, także nie ma co tej wędki trzymać tak blisko w dzień, także postanowiliśmy, że wyrzucamy tą wędkę, ile fabryka dała właśnie tam w strefę tego 110 metra, tam gdzie w dzień lubią wchodzić ryby. No bo szkoda trzymać wędkę tutaj tak blisko, jak przez tyle dni nigdy nie mieliśmy brania w dzień. Także lecimy z nią daleko, a na nockę wrócimy z nią z powrotem tutaj, gdzie Madzia łowi.
masakra, nie mam pytań. Jak to fajnie szło? On holuje coś. Też to nie bez niczego. Ryba weszła moja, no fajna ryba była. Weszła w gościa z tutaj sąsiada na prawo żyłkę i on też to holował, kurde, i ścięło żyłkę. Jestem tak zły. Poszło na prawo w trzcinę i on też to holował. I ścięło lidera. Ale jestem zły. Po co on to holował? Siedem dni na zasiadce rzutowej. Przy jednym spombie niezerwanym, słuchajcie, nie zerwałem ani jednego spomba. Tego spomba używałem jeszcze przed tą zasiadką, jeszcze wcześniej. I po raz kolejny taka wada, którą wam pokażę. Po raz kolejny w spombie zerwana sprężyna. Zobaczcie. Nie odbija. Urywają się sprężyny w spombach i trzeba o tym powiedzieć jasno i otwarcie. Mam już chyba 5 spombów z pękniętą sprężyną. Oryginalny spomb to jest, ja tutaj nęcę zawsze, uwielbiam spomby MIDI X, czyli nie te średnie, nie te duże, tylko pomiędzy średnim a dużym. On się nazywa MIDI X. I po raz kolejny urwana sprężyna. Także producent i zdanie do producenta spombów. Proszę się poprawić albo polepszyć jakość sprężyn, bo piąty spomb nie zerwany, a zerwana sprężyna. Jesteś? No jak to? Tata wziął moją wędkę, tak już blisko brzegu, nie? I w dzień nie miałam żadnych tam brani i tata mówi, dobra, to na dzień wyrzuci to moją wędkę, wiesz, na całą siłę. To na taką dużą odległość, nie? Brania jest. Jak? Zobaczymy. Już tata mógłby tak tą 30 złowić. Jak 30? Teraz to cię podniosło. No 3800 najwięcej, ale na tej zasiadce to ile? 20 chyba 1? No, no wiesz. Jedzie się, wiesz, po to takie, wiesz, trofeum. Nie. Już mu się kopara cieszy. Nie, to kopło będzie mały. Chcę poszedł na lewo? Nie wiem, jak ja holuję, to wszystkie holuję na wprost, a to wszystkie, co holuję, to na prawo, na lewo, bo czekam w trzciny drzewa. Daleko? Bączek. Bączek? Jak wariat to wychodzi? Nie. Jak przerażony, szczęśliwy. No i słuchajcie, kolejny amur na tą wędkę, którą wyrzuciłem Madzi. Ile to było dosłownie, nie wiem, półtorej godziny temu. Tak stwierdziłem, że nic tutaj się nie dzieje. Blisko brzegu Madzi brały tylko w nocy. Mówię, dawaj wyrzucimy tą wędkę tam daleko, bo tam są brania w dzień. Ale Madzia mówi, ale to będzie twoja ryba. Tym bardziej amur, bo Madzia się boi amurów.
Także wyrzuciłem półtorej godziny temu. I słuchajcie, założyłem tam punkt G. Bo Madzia miała punkt G 24, to założyłem tą 24 punktu G. Mimo tego, że karmimy tam od dwóch dni szprotem, to założyłem ten punkt G. No i zobaczcie, i amur. Jakoś na tego szprota tak te amury mniej. Dzisiaj były fajne brania karpi. Dwa karpie fajne straciliśmy. Jeden właśnie w kołku, drugi fajny karp stracony przez kolegę po prawej stronie, bo holował niepotrzebnie ryby, a ryba nasza, to była nasza ryba, weszła w jego żyłkę i on holował, ja holowałem i ścięło. No, nieważne. Także dzisiaj czwarte branie. Także widać, że ryba fajnie żeruje. No i nie wiem, co więcej powiedzieć. Jestem zmęczony już, ale zaraz zarzucamy tę wędkę z powrotem, bo dzisiaj mamy zieloną noc, ostatni dzień i będziemy walczyć do końca. Ale fajnie, fajnie. No kolejny amur. Widać, że te amury bardziej chyba wybierają punkt G niż szprota. Także taka też nauka dla nas na przyszłość, że no ten punkt G też lubią amury tutaj na tej wodzie. No wyrzucaj wędkę, bo ryba w łowisku. Tak, ty ganiasz mnie, tak? No jak? Zielona noc zaczyna. Do roboty. Szyja mnie boli. Zobaczcie, już chodzę w opasce na szyi, bo gdzieś mnie przewiało, źle spałem, nie wiem, boli mnie szyja. Podbierak cały rozwalił. Muszę podbierak złożyć, bo zobaczcie, co z podbieraka zostało. Ale po dupce dostałaś podobno od amura, tak? No, ale mnie zlał, tak mnie bolało, Boże. To tą sztycą to wyleciała. No. Tą sztycą dwa razy. Tak mocno? Szkoda, że to nie jest nagrane. No. Chciałbym to zobaczyć, jak tą sztycą po dupie zostałaś. No, mówię, tak mocno boli mnie cały czas, będę miała śniaki. Wieczorem sprawdzę. Czekaj! Kurwa, słyszysz to? Jedzie! Ole idzie! Kurwa mać! Jest, kurwa! Ty jak dzieciak normalnie, masakra! Pogadaj z Maciejem, pogadaj z Maciejem! Co mam pogadać z Maciejem? To gadaj, muszę trzymać! Siedzi! Siedzi? Siedzi, idzie w prawo! Pięknie, brawo! A to ta po ty, Maciej, to ta po amurze, co zobaczyłem! Masakra, ile? Pół godziny, godzina? Działajcie, ja idę gdzieś obiad, wieczorem się dozwiem. Dobra, smacznego, trzymaj się, Maciej. Konika, jak będzie szło, to pomału pompu. Dzień dobry.
taki 15. O, może nawet powiem ci 20. Nie moja, nasza. Nie będzie, kurwa, znają życie. No, 22. 20 prawie, 22 800. Pięć! Gdzie? 22 800. 22 800. Tu? 21. 21. No. Co? Co? Zobacz, luki. Piękna ryba. 5.20 w tym roku, o tak powiem, z tego co pamiętam. Także Jarek, gonię cię. Człowieczyno, gonię cię. Gonię was. Maciej też. Nie, Maciej chyba ma dziś, w tym roku słabo, z tego co pamiętam. Jedną chyba. Także słuchajcie, zobaczcie, zmiana taktyki, ta wędka, która leżała tutaj blisko, która nie robiła brań w dzień, przerzucona na ten 110, 115 metr, zrobiła dwa brania dzisiaj. Ten amur godzinę, półtorej godziny temu i teraz ta piękna 21 kilo. Coś niesamowitego, ale zobaczcie, punkt G. Mimo tego, że karmimy, cały czas pompuje tam od dwóch niż proton. Dwa kije teraz od 4 godzin stoją, a dwa brania zrobiła wędka, która mimo wszystko na włosie ma 24 mm punkt G. Nie szprota. To jest takie ciekawe. Także tak jakby te ryby wybierały bardziej szprota, tego, game over. Jezu, punkt G. No, emocje się biorą. No już jestem zmęczony. Osuwam się. Tak, i mimo tego, że właśnie ten szprot jest na dnie, to pojedyncza kulka 24 w punkcie G jest znaleziona gdzieś tam przez te ryby, mimo tego, że spombujemy szprotem. No to tak chciałem to powiedzieć. Idę na winko, bo... Nie, wyrzucaj tą wędkę. A? No ja, do roboty. Parcie mamy, parcie. No a jak tu jedziemy, to wiesz. Zielona noc is coming. O, pięknie. No to jest niemożliwe. Jak? Amur. Amur? O Boże. To nie... Podbierak jest niezłożony. Dawaj mi go teraz. Dużo tylko patrzysz na nie. Nie ma pieniędzy. A jak chyba nie chcę, to bym przyjechał na tydzień. Okay.
Ich bin alt. Ich bin bald 50. Vamos. Was? Ja. 17 800. 16 kilo. 16 17. 17 i 600. Ale ciężki jest, nie? Albo my zmęczeni tacy. Tankę. No już idziesz do siebie. Już. Chodź. Chodź, wypuszczamy go. Trzymaj. Patrz, co mi zrobił. Co go łapałeś? On nie lubi zagon. On lubi wodniki. Ale dzień. Normalnie szóste branie dzisiaj. Ale weszły. Nie koniec. Weszły zajebiście. Działam. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dwie wędki na brzegu. Zapraszam do środka na winko. Do środka na winko. Ciemny jesteś. Dwie wędki poczekają. 5 minut jak będą na brzegu, się nic nie stanie. Także zapraszam żoneczko teraz. Usiąść. Żoneczko! Piecyk chodzi, tu jest cieplutko. Żoneczko! Zapraszam na winko. Zaraz otworzę nowe, bo się skończyło już jedno. W sumie drugie się skończyło. Zaraz otworzę trzecie. I wypijemy sobie winko i zaraz zarzucimy te wagi do wody. O, ale tu jest ciepło, fajnie. Marzłeś? No, zimno mi się zrobiło. Zobacz, moje nogi. No tak jak mnie. Nowe spodnie założyłem przed chwilą. Ja już jedno tylko masz. Nie, tu się suszą. Nie, tu mam. Mam jedna. Tu są, zobacz. Suszą się. Zobacz. Tu. Proszę bardzo. Ale jest zajebiście, jak się cieszę. Takie dni to są jedne z piękniejszych dni w życiu karpiowym. Petarda. No, także zielona noc przed nami. Jednak to się sprawdza, że mamy dobre zakończenia. Winko, które Madzia dostała od Kasi chłopaka. Nie wiem, czy mam mówić od przyszłego zięcia, czy nie. Ale od chłopaka Kasi, Filipa, wypijemy je w Chorwacji pod te duże ryby, które nam wjechały dzisiaj. Także Filip, patrz, Filip, tak mnie energia rozpiera, że rozwaliłem ten otwieracz. Tu był taki bolec, który wypadł. Nie, i co teraz? Idę po ten. Czekaj. Szybciej się to zacznie niż 5 minut. Mam nadzieję, że tą żabką to pociągnę. Czekaj, trochę wkręcę bardziej, żeby się korek nie urwał. Ja nie wiem, czy to jest temat na film. To jest samo życie. Poszło. Szklaneczkę poproszę pod tego amura. W sumie pod amura i pod karpia, bo to były brania. No to są twoje ryby. Moje, twoje, nasze. Nasze foksy. Jakie nasze foksy? No nasz foks, Prologic, Korda. No nasz, nasze. To jest tak, twoja wędka. Ja zarzucam, ty holujesz. No to jest obopólna praca. Nie. To nie ma moja, twoja. To nie, jest... Wiesz, jakie ja mam pojęcie właśnie ryb. Czy wiem, jakie ty masz podejście? O, nie pojęcie, o. Tylko podejście. No właśnie. Wypracowałaś dwie fajne rybki, 20 kilo. No. Są twoje. No a tak. To są nasze.
ty oddałaś wędkę, żeby przerzucić dalej. Ja tą wędkę zarzuciłem dalej. Ty wyholowałaś i jest nasza wspólna rybka. Ja tak to uważam. To nieważne kto, co. Tylko razem ją wypracowaliśmy. Razem stwierdziliśmy, żeby tak zrobić. No ja lepiej holuję niż ty. No. Przyznaj to. Holujesz? Chciałem powiedzieć coś innego. Ale się powstrzymałem. Nic nie powiedziałem. Zdrowie. No zdrówko. No i patrzysz tak na mnie. Dobrze, że ludzie mnie nie widzą, bo bym cię zabiła oczami. Zdrówko. 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 No co? Zdrówko. I bierz się do roboty. Już. Daj mi chwilę. Zajedziesz mnie dzisiaj. No kurwa, zielona noc jest. Zajedziesz mnie. No tak. Tak? Także jedziemy na rezerwie punktu G. Punkt G mamy tylko i wyłącznie przynętowy, 24 mm, pomieszane z 20. Mamy takie w słoiczku, takie zostawione na czarną godzinę. I naprawdę to jest czarna godzina, bo zanętówek punktu G nie mamy już w ogóle. Także jedziemy już tylko, karmimy szprotą, jedziemy na rezerwie. A dzisiaj wrzucimy za chwilę te dwa kije, które mamy na brzegu. To obydwa kije wrzucimy na 24 punktu G. No i będziemy czekać, co się będzie działo. Także nowe przypony z ostrymi haczykami. Bo też już w przyponach mam już taką rezerwę, że nie było czasu usiąść i porobić nowe przypony. Ale widzę, że ten haczyk WW2, który tu mam na kolanie, na tym sztywniaku, jest jeszcze fajnie ostry. Także jedziemy na przyponach, które już wyholowały kilka rybek. Tak jak mówiłem wam, haczyki WW2 naprawdę robią robotę, bo są ostre i nie tępią się tak mocno przy rybie. Bo są takie haczyki, które po wyciągnięciu jednej ryby możecie już sobie wymienić. Natomiast haczyki WW2 mają to do siebie, że może nie są mega ostre, no porównując tam do jakiejś kordy, tam powiedzmy kurszanka, czy tam, wiecie o których haczykach mówię, nie? Takich haczykach jednorazowego użytku. Tamte haki są, mają tą zaletę, że są mega ostre, natomiast musicie je po każdej rybie wymieniać. Natomiast tutaj haczyki WW2 łowią ryby, mimo tego, że nie są tak ostre jak tamte, łowią ryby. No ale jest taki plus tego wszystkiego, że muszę teraz poszukać babci okularów. Poczekajcie, sobie tylko wymienię okulary, bo nie widzę. O, tu już jest ok. Że te haczyki po prostu zachowują swoją ostrość nawet po wyholowaniu kilku ryb. No i teraz jak wiążemy, nie? Baitflossa, używamy baitflossa. Tak to wygląda. Używam mikrokrętlika. Na dirigu mam mikrokrętlik. Tak jak wam mówiłem we wrześniu, jak łowimy na duże kule, jak łowię na dirigu i używam dużych kuli, jak wiemy, że karpie mocno zasysają, że żerują, to używam mikrokrętlika na dirigu, żeby się delikatnie odsunąć od haczyka, żeby ta przynęta na włosie była troszeczkę dalej od tej litery D. Poczekajcie, bo mi się coś tutaj kurczę plącze, bo z wami gadam i tu próbuję zawiązać i nie wychodzi. Dobra, poczekajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, o co chodzi z tą literą D i z tym odsunięciem się od na tym mikrokrętliku. Momencik, już tutaj jeszcze jeden supełek. No, trzy supełki zawsze wiążę. Drugi i trzeci supeł zawsze wiążę na dwa razy, czyli pętelka taka podwójna. Obcinam sobie tak około
1,5 cm od przynęty tego bait flossa. O, nie wiem, czy to będzie widać. Zapalniczka. Czekaj, wezmę zapalniczkę, tu jest. O, i tak to wygląda mniej więcej. I teraz tak, opalam sobie, polecam, naprawdę polecam zapalniczki żarowe, bo takie zwykłe to się tam nadają do, nie wiem, do czego innego, a nie do karpiowania. Przypalam sobie. O, coś takiego. I teraz zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, Madziu. Na bluzę swoją, daj niżej. O, no idealnie. O, i teraz widzicie ten mikrokrętlik, który trzyma kuleczkę. To on powoduje, że ta kulka jest dalej od haczyka. Czyli robi nam taki dystans. Jakbyśmy użyli kółeczko albo kółeczko owalne, to ta kulka by była, powiedzmy, o tak. I to jest dla mnie za blisko. Bo karp, który ma duży pysk, taki duży karp, jak zasie, no to ta kulka może mu przeszkadzać w grocie, żeby się zahaczyć o wargę. I ja się odsuwam z tą, właśnie tym mikrokrętlikiem się odsuwam troszeczkę tą kulką od haczyka na tej pętli D, żeby ta kuleczka była troszeczkę dalej od... Widzicie, jak to wisi? Jeżeli byśmy nie użyli mikrokrętlika, to ta kulka by była za blisko. Tak by była. A to jest nie po mojemu. Ta kulka musi wisieć oddalona od tego, powiedzmy, łuku kolankowego haczyka. O, i taka prezentacja, kuleczka 24. Ostry haczyk, już po kilku rybach. Zobaczcie, dalej się czepia, zobaczcie. Patrzcie na to. To tu nie ma ściemy. To działa po prostu. Oczywiście czot na tym, gdzie on leży tutaj, gdzieś wiązałem wczoraj. O. Materiał przyponowy, nasz czot 20 LB. I takie właśnie używamy przypony, tak wiążemy i tak łowimy ryby. Złowiliśmy już ponad 50 ryb na tej zasiadce, gdzie spadły nam z haka dwie ryby. Tak naprawdę z spinek mieliśmy dwie i chyba dwie albo trzy ryby straciliśmy w trzcinie, w jakimś tam kołku zwalonym, po prostu w jakimś zaczepie, nie? To już nie można traktować, że ryba się spięła, bo coś nie zadziałało. Tylko ryba się spięła, no bo trzcina, jakieś drzewo, gałąź pod wodą. Natomiast typowych spinek, takich, że spinek podczas holu, że ryba się wypięła, no to mieliśmy dwie na prawie 50 ryb. Także zobaczcie, no, to jest też dla mnie niesamowita informacja, że, no, że to działa. Przechwycili naszą rybę. No, branie mają nasi sąsiedzi z lewej. Słuchajcie, 20 spombów na wieczór i czekamy na Big Mamę. Mam nadzieję, że wejdą. Mamy ostatni wieczór, ostatnią nockę. Mam nadzieję, że będzie noc cudów dzisiaj.
trzy wędki zarzucone idealnie. Punkt G24, punkt G24, szprot, dwie dwudziestki okrojone. Czekamy na... Zakarmimy jeszcze 20 spombów na nockę samą szprotą, samymi kulami i będziemy czekać. Branie mamy! Tak się cieszysz, jakby to było pierwsze. O ile macie już? Jest 50, 50 ryb. Chryste, panie. No. Ja tam muszę naskarżyć na ten maj na ciebie, żeby ty się do roboty wziął. Z tymi studiami, a nie jakieś Ironmana składasz. I operacyjny 8.01. A, idealnie, 8.01, o 8 chcieliśmy wyjechać, mamy koniec, czwartek rano. Który dzisiaj jest w ogóle? Czekaj, 18? 19 kwiecień? 8 kwiecień, maj. Maj, Jezu. Wyjechaliśmy w kwietniu, 28, mamy 18 maj, także mamy koniec tej 20-dniowej wyprawy. Ja mega zadowolony, Madzia. Ja też, ale zabrakło słońca i wakacji, bo pada deszcz cały czas, więc wakacji nie było. Tak, no mieliśmy w planie jeszcze stąd pojechać, znaczy tu mieliśmy łowić w sumie na samym początku do niedzieli, czyli 4 dni temu mieliśmy zakończyć i mieliśmy stąd jechać sobie jeszcze nad morze na prawie tydzień czasu, tak, no, wypocząć, no, ale ze względu na to, że taka pogoda była non-stop deszcze w Chorwacji. No, ale cały czas teraz, cały tydzień też ma być deszcze i taka pogoda. 17 stopni, to bez sensu jechać. Dlatego przedłużyliśmy tutaj te 3-4 dni sobie. Posiedzieliśmy dłużej na rybach, więcej połowiliśmy i jedziemy do Polski. Co? No złowiliśmy tutaj, słuchajcie, około 50 ryb. Tam dokładnie nie liczyłem. Z 5-6 sztuk wypuściliśmy w podbieraku. Złowiliśmy 5 karpi 20+. Złowiliśmy amurów, nie wiem ile, 14. Ty złowiłeś, to twoje ulubieńce. 12-14 amurów złowiliśmy. Ja jestem mega zadowolony. Kilka karpi, tak jak mówiłem, 19, 18, które moim zdaniem miałyby 20 kilo na jesień. Na pewno. Bo były potarle, były bardzo chude. Wszystko. Podziękowania dla Jarka, który opuścił nas w poniedziałek, 3 dni temu. Za pomoc w trzcinach, tak. Trzcinowiskach. Pomocy tyle, że szkoda, nie szkoda, tylko byłoby można wymieniać, ale lista byłaby długa, ile nam pomógł, ile ponaprawiał boiler rzeczy. Boiler naprawił, tak. Ciepłą wodą, że mogliśmy się kąpać. Serwis boilera, serwis lodówki, no... Złota rączka. Złota rączka, Jarek, tak. Jako kompan do rzutu, to już mówiłem, mega. Bardzo fajnie nam się z rzutu z Jarkiem mówiło. Co jeszcze? Podziękowania dla Madzi, która tutaj towarzyszyła, łowiła tak dzielnie. To co mówiłem, nie będę się powtarzał, ale sama wypracowała rybki z rzutu. To jest normalnie. Też jestem, aż dumna z siebie jestem, że miałam te dwie dwudziestki. No super, naprawdę, gratulacje. Ogólnie co, no sprawdził się punkt G z tym orzeszkiem, tak jak widzieliście. No i na koniec fajnie wjechały wczoraj rybki na Game Over Szprot.
ale też i na punkt G, nie? Mhm. Bo było karmione tym i rzucone na punkt G. Mhm. Były też niektóre wędki na szprota, też brały na szprota, ale ogólnie chyba jak miałabym to spuentować, to punkt G, tak, to punkt G na tą wodę to jest petarda. Nie ma co kombinować. 20 i 24 mm kula do wody i ogień. Ogień w szopie. No dobra, co jedziemy? Za nami jedziemy. Już się ekipa rozkłada, także już chłopaki tam się rozkładają, przyjechali z Niemiec, już zajęli nasze stanowisko, także życzymy im też powodzenia. Nie? I co, jedziemy? Jedziemy do słonecznej Polski, bo u nas ma być na weekend 26 stopni, tu 17, więc może weekend sobie jeszcze odpoczniemy u nas na działce, co? Dokładnie, chyba tak zrobimy. Polżakujemy sobie. Troszkę jeszcze odpoczniemy, rozpakujemy jutro auto, jutro jest piątek. Jutro rozpakujemy auto, poukładamy się w domu i chyba w sobotę, w niedzielę zrobimy sobie jeszcze taki urlop. Urlop w słonecznej Polsce. Tak, tak. Z kosiarką poszalejemy. Tak, na działce, nie? Tak, tak. No, to tyle, słuchajcie. Żegnamy się. Wracamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.